go za wszelką cenę! A jak to pogorszy sprawę? Wiedziałem, że dzisiaj nie uda, Billy. Co się stało? Było idealnie! Już prawie pokonałem wszystkich rebeliantów! To wszechświat nie chciał, żebyś był królem! Nauczę cię, jak zwracać się do króla! Mój Omnitrix zniknął! Ten statek! Znów się cofnęliśmy! Hej! On będzie mój! Dobiegnę do niego pierwszy! A, wiewiór! To wszystko twoja wina! Co? Rzuciłeś mi go na głowę! Wszystko poszło! Czy to wiewiór? To Omnitrix! Dziadek, a co ty tutaj robisz? Wędkuję! Sumy najlepiej biorą w nocy. Masz kłopoty z Benem? Wiesz, tylko niech go nie poniesie. Straci poczucie czasu. Dobra, Billy, wracamy do domu. Masz oddać Omnitrix. Coś tam źle poszło. Co się tu dzieje? Kontinuum czasoprzestrzenne się zawala. Cały czas coś się nie zgadza i w wyniku błędów nas wyrzuca. Nie wiem, co to oznacza, ale musimy zdobyć Omnitrix, nim Billy to zrobi. Czyli Billy strzelił w szybciora laserem, otworzył się portal i zacząłeś wtedy skakać po wymiarach? Tak, to pewnie ma jakiś związek z szybkością szybciora. Tak myślę. To dlaczego zdobycie Omnitrixa nie pomogło? Tego nie wiem. Wracamy, walczymy o zegarek, znów wskakujemy w portal, ale życie nigdy nie wraca do normy. Niezależnie od tego, kto ma Omnitrix. Niezależnie od tego, kto go ma. To o to chodzi. Może nie powinieneś go zdobywać? Niby czemu miałbym go nie zdobywać? Bo ma go zdobyć mój Ben. Żartujesz sobie, tak? Ty, to przyszły Ben. Straciłeś Omnitrix, bo przeszły Ben go nie zdobył. Zdobędzie. Kiedy mu się uda, w końcu przyszłość wróci do normy. Chyba. Czyli zdobywamy Omnitrix i dajemy go Benowi. Musisz bardziej nadążać. Dobra, wyciągamy go i dajemy temu, drugiemu. Proste. Nic z tego, Denison! Nie macie szans z Robomilionem! Zostań, pokonam go! Ze mną nie wygrasz, Tennyson! Hej! Zostaw mojego kuzyna w spokoju! Trudne to! Czyli ja mogę być wielkim obcym tylko przez 2 sekundy! Nawet tej wiewiórce więcej się udało! Poddajcie się w końcu, bo ja chcę rządzić światem! Omnitrix należy do mnie! Zegarek daje potęgę! Będzie należał do tego, kto go znajdzie! Tak nie lubię typka. A tak a propos, znajdę mojego Bena. Oj, Zingo, śmiecham z ciebie mocno. Ben! Co? Gwen, co ci się stało? Czy to roboręka też taką chce? To nie fair, że zegarek jest jego. Omnitrix odzyskany. To ja! Dlaczego walczę z Billym? I co za dziwactwo tutaj lata? Słuchaj, nie mogę tego wyjaśnić. Zaufaj mi! Po prostu musisz założyć zegarek, bo przyszłość zależy od ciebie, bohatera. Że co? Bohatera? Nawet w domu sobie nie radzę. Wiesz, też tak uważam. Wszechświat ma chyba jednak inne zdanie. Hej, ja! Łap! Nie! Uda ci się, Ben! Zostań bohaterem! Tak! Dobra robota! Nie, muszę ci coś powiedzieć. Będziesz kiedyś walczył z Billym Milionem. Nie zmieniaj się wtedy w szybkiego obcego, bo możesz stworzyć dziwny portal. Oddaj nam Omnitrix! Czekaj, co ty powiedziałaś? Ci obcy nam przeszkodzili. Stań z nimi do walki!